Dziś przedstawiam nieprawdopodobną historię zaginięcia starszej kobiety z Turku, miejscowości znajdującej się w Wielkopolsce, którą rozwiązał Jasnowidz Jackowski. Okoliczności tak naprawdę rozwiązania tej sprawy są nieprawdopodobne, a także podziękowania ze strony policji dla Jasnowidza Jackowskiego. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Nowa jest to sprawa, która praktycznie sięga 2005 roku. Okoliczności są dosyć nietypowe i zaskakujące, ponieważ Jasnowi Jackowski dokonał tej wizji pod wpływem alkoholu. Tak, pod wpływem alkoholu, jednak nie było to celowe, a tak naprawdę przypadkowe. Jasnowi Jackowski w 2005 roku obchodził rocznicę. Myślał tak naprawdę, że odwiedzą go znajomi, tutaj przyjadą do niego, tak, na tą rocznicę. No, wystawił się. Jak to się mówi w języku polskim, tak? Kupił alkohol, jedzenie, schodycze, jakieś mięso, wędliny i tak dalej. Tak, typowe, po prostu jakaś imprezka tutaj, tak, rodzinna czy ze znajomymi. Wiem, jak to wszystko wygląda. No i Jasnowic Jackowski oczekiwał właśnie tych znajomych. To były czasy, kiedy jeszcze Jasnowic Jackowski, no mieszkały z nim dzieci, później te dzieci wyfrunęły, założyły swoje życie, tak? Natomiast wtedy właśnie Jasnowic Jackowski czekał tak naprawdę tutaj na tych znajomych, zawiódł się. Ponieważ ci znajomi nie przyszli do Jasnowidza Jackowskiego, tak? No i był troszeczkę załamany tym faktem, ponieważ on nigdy nie zapomniał o ich uroczystościach, o ich rocznicach. Natomiast tutaj ci znajomi po prostu nie przyszli, tak? nie przyszli, no i Astonizackowski otworzył tak naprawdę alkohol ponieważ ten alkohol był przyszykowany dla niego i dla gości, tak no ale skoro tych gości nie było, no to napił się praktycznie tutaj tak drinka jednego, potem drugiego, poczuł ulgę, tak, no, oczywiście tutaj rozluźnienie, troszeczkę mu ta złość przeszła, że ci znajomi właśnie się nie zjawili no wyobraźcie sobie, tak, szykujecie tutaj jakieś zakupy, tak, szykujecie po prostu przyjęcie, mają przyjść znajomi, a tu praktycznie nikt się nie zjawił Zjawia, tak? Nikt się praktycznie nie zjawia, zwłaszcza że to była uroczystość ważna dla Jasnowidza Jackowskiego, ale jaka to nie chciał tak naprawdę zdradzić tej Jasnowic. No właśnie i potem okazało się, że tego samego wieczoru, późnym wieczorem, do Jasnowidza Jackowskiego przyszła, um, przyszło praktycznie dwóch ludzi, dwóch, trzech praktycznie ludzi, bo tam jeszcze kierowca był, i prosi o sprawę rozwiązania zagadki, zaginięcia starszej kobiety, ich babci, tak? Ich babci, która wyszła praktycznie z domu. Ta kobieta znajdowała, mieszkała w Turku, to jest w, w województwie wielkopolskim i praktycznie zaginęła, tak? tak zagina. Oczywiście Jasno, no już był praktycznie po pracy, tak powiedział, że on tej sprawy nie będzie rozwiązywał, nie będzie się tym praktycznie zajmował, no bo też już jest po prostu późna godzina i tak dalej. Jednak ci ludzie po prostu bardzo mocno nalegali co ja uważam, bardzo dobrze zrobili, tak, że bardzo szybko zareagowali. Jeszcze w tamtych czasach dzisiaj ta popularność Jasnowidza Jackowskiego jest duża, tak, wiele osób wie, że istnieje Jasnowidz, że rozwiązuje takie sprawy. Natomiast rzeczywiście nie chcieli odpuścić i byli w późnych godzinach wieczornych, tak, i chcieli skorzystać pomimo tego, że, no, Jasnowidz Jackowski już praktycznie był pod wpływem alkoholu, jak to się tak można powiedzieć, tak, no, wypił sobie tam drinka, no i Jasnowidz nie chciał tego, dokonać tej wizji, aczkolwiek no zgodził się tak, no bo skoro ci ludzie praktycznie nalegali, natomiast nie zobowiązywał się tak, że po prostu ta wizja może wyjść i co się okazało podczas tej wizji właśnie przygotował mapkę, gdzie może znajdować się ta kobieta nieprawdopodobna sytuacja ponieważ później ci ludzie po prostu z tą mapką pojechali do swojej miejscowości i odnaleźli tą kobietę, tak, odnaleźli tą kobietę, ta kobieta znajdowała się niedaleko domu, to było praktycznie kilkaset metrów od miejsca, gdzie zaginęła, gdzie wyszła z domu, w takiej Małej rzeczce, tak, praktycznie znajdowały się zwłoki tej kobiety, no i ona tam po prostu była twarzą skierowaną w ziemię, tak, do praktycznie do, do, do dna tej rzeczki znajdowała się, tak. No ale zobaczmy sobie, tak. Większość ludzi, jeżeli poszukuje osoby zaginioną, to z reguły kontaktuje się z policją, kontaktuje się tutaj, tak, z prywatnymi detektywami. Dopiero jak już nic nie wychodzi, po miesiącach praktycznie bezskutecznych poszukiwań, kierują się do jasnowidzenia. ci ludzie byli bardzo sprytni, tak mądrzy, ponieważ bardzo wcześniej zareagowali i skontaktowali się z Jasnowidzem Jackowskim. na przekór, pomimo tego, że no nie był tam oczywiście dysponowany Jasnowidz ale to też pokazuje, że ta wizja można nawet dokonać pod wpływem alkoholu oczywiście no, nie jest to, to standard w przypadku Jasnowidza że za każdym razem tak robi, tak? ale tutaj ta jakby wizja nie, alkohol nie, mia, nie miał praktycznie na to wpływu, tak, bo jasnowidz nawiązuje kontakt z duszą osoby zmarłej, tak? Z duszą osoby zmarłej. To jest najwa najważniejsze, żeby na nawiązać ten kontakt, żeby być właśnie tym medium. No i rzeczywiście ta kobieta została odnaleziona, i na to są praktycznie dowody, na to są praktycznie tutaj papiery. Po pierwsze tak, policja w Turku wysłała podziękowania, tamat komendat po prostu wysłał podziękowania, także dzięki właśnie tym informacjom jasnowidza Jackowskiego, policja tutaj natarfiła na miejsce, gdzie znajdowały się te zwłoki, no bo Jasnowic przygotował mapę, gdzie właśnie te zwłoki miały się znajdować. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, to później pojawił się artykuł w lokalnej gazecie, w lokalnej prasie, który opisywał właśnie, że Jasnowic odnalazł zwłoki, odnalazł ciało tej starszej kobiety. Jakby już okoliczności śmierci tej kobiety, to już jest inna sprawa, tak? No to już jest indywidualna sprawa, to zawsze jest kwestia po prostu też tutaj rodziny i tak dalej, ale rzeczywiście ta kobieta została odnaleziona, tak? Ta kobieta po prostu została odnaleziona. Nieprawdopodobna historia, absolutnie, tak, że Zackowski dokonał wizji, poczuł praktycznie tą kobietę bez względu na, na swój stan, tak, na to, że po prostu był już tam e, wypił tak drinka, mimo tego nawiązał po prostu kontakt z duszą, z duszą osoby zmarłej, tak? Z duszą praktycznie osoby zmarłej. No i otrzymał oczywiście od Jasnowic podziękowania od policji list, no i też pojawił się ten artykuł w gazecie, tak. Ta kobieta znajdowała się w płytkiej rzece, tak, więc tutaj rodzina praktycznie odnalazła sama tą kobietę, nie było to jakby skomplikowane. Gosza rzecz, gdyby to była jakaś duża rzeka, tak, Wisła czy Warta, tak, no to wtedy, czy to jakaś Odra, czy na przykład, tak, no to wtedy rzeczywiście te zwłoki mogą popłynąć po tak, dalej po prostu z biegiem z nurtem tej rzeki, spaść na dół tej rzeki też tam trafić różne krzawy, porosty i tak dalej. Tak, to było w przypadku Ewy Tylman, tak, gdzie te zwłoki właśnie praktycznie zaczepiły się prawdopodobnie jakieś krzaki, gałęzie u spodu tej rzeki. Dopiero po jakimś czasie one praktycznie wypłynęły, tak. Natomiast tutaj rzeczywiście Jasnowic Jaskowski poczuł tą kobietę, tak, poczuł tą kobietę Pytanie troszeczkę jest inne, tak? O tym na przykład Jasnowidz Jackowski nie mówił, ale na przykład, czy ten smutek, który wtedy panował w tą uroczystość Jasnowidza Jackowskiego, kiedy poczuł tak naprawdę, że jest sam, ci, ci znajomi powinni po prostu przyjść do Jasnowidza Jackowskiego, to pytanie jest, czy ten smutek, tą samotność nie, wypełni, nie wypełniła dusze osób zmarłych, tak? I właśnie przedstawicielem tych dusz osób zmarłych była ta kobieta, która zmarła, ta staruszka, tak? Że ona właśnie nawiązała kontakt, że on po prostu tutaj właśnie odnalazł tą kobietę, bo no, wiadomo, że później poczuł się lepiej praktycznie Jasnowic po tym jak okazało się, że ta mapka perfekcyjnie wskazała miejsce gdzie znajdowały się zwłoki tej starszej kobiety tak? tej, tej, tej starszej kobiety a ja zawsze mówię tak w takich sprawach, że odnalezienie tych zwłok bardzo szybko zaoszczędziło ból i cierpienie tak naprawdę tej rodzinie, tak rodzinie tej kobiety, która zaginęła, bo to byłoby bezsensowne. No, a rzeczywiście tutaj ta wizja została dokonana perfekcyjnie, nieprawdopodobna sytuacja nieprawdopodobna rzecz, tak. To też jest jakby kontrargument do tego, nad, w jaki sposób wypowiadał się jeden z rzeczników policji, także, no jasno i Zeskowski tam y, oczywiście nie w jaki sposób pomaga policji i tak dalej, ale jego ocena to jest takie ogólne, bo mówi gdzieś tam w lesie, w krzakach i tak dalej, to tak zawsze można po prostu powiedzieć, tak? że dana osoba się znajduje tam w jakimś, w pobliżu jakiejś zarośli, krzaków, drzew, no nie do końca, nie do końca, tak, to są, to jest precyzyjne praktycznie określenie tak? Można przeszukiwać całe hektary, praktycznie całe lasy i tak dalej i się nie, nie odnajdzie, traci się czas i też pieniądze publiczne, tak, bo ci funkcjonariusze, czy policji, czy po prostu jakiś innych służb marnują ten czas praktycznie na poszukiwania, czy marnują. No, mogliby ten czas na przykład w innym przypadku tak? ratować kogoś w wypadku drogowym i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to wyskowski wskazał perfekcyjnie, gdzie znajdowała się ta starsza kobieta, tak, gdzie praktycznie znajdowała się ta starsza kobieta to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, nieprawdopodobna historia, absolutnie tak, że jakby w dzień tego smutku właśnie na, na, nastąpiła właśnie ta radość u Jasnoidza że wskazał miejsce gdzie znajdowała się ta kobieta, tak to był rok 2005, zaginięcie staruszki, starszej kobiety z Turka, województwo wielkopolskie Polskie ta kobieta została odnaleziona. No i też ta rodzina, tak, która nie chciała po prostu praktycznie odpuścić. Tak chciała, żeby Jasnowizkowski sporządził właśnie tą mapę, mogli teoretycznie stwierdzić, a dobrze, to już nie dzisiaj, to przyjedziemy praktycznie kiedy indziej, a jednak nie po prostu tak dzięki temu Jasnowiz Zackowski właśnie wskazał, gdzie znajdowała się ta kobieta. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba. Cześć.